witamy, witamy. Witamy w telewizji planetowej. Redaktor Łodyżko. I redaktor Siurek. Tak. Dzisiaj, kochani, pragniemy was zaprosić po raz pierwszy w tym roku, ale nie ostatni, na laktacje, które odbędą się w fabryce WIS. Łodyżko, a co tak naprawdę to są te laktacje? Te laktacje, tak. Te laktacje nieholenderskie to taka próba pokazywania tego, czym ci street artowcy zajmują się w domu, czy tam w swoich pracowniach. I to chcieliśmy pokazywać, ale zawsze marzyliśmy o tym, aby również móc dać im miejsce do działania. I oto dzisiaj, może nie dzisiaj, za kilkanaście dni, będzie to im dane. Gdzie? W WIS-ie, w Warszawie, w dawnej fabryce WIS, która już niedługo pójdzie do rozbiórki. Natomiast my postanowiliśmy zbudować tutaj, oprócz wystawy działań dookoła street artu, także dżemowanie, czyli malowanie ścian, malowanie klatki, generalnie działanie w formie kolorowej. Na koniec zapraszamy was na krótki klip, który powstał po, no właśnie, kwiateczku. Powstał po pierwszych jakże miłych i sympatycznych i bardzo energetycznych laktacjach, które odbyły się w warszawskim koneserze prawie rok temu. A więc miłego do oglądania i ciao! Więcej takich imprez otwierających się na świat. A więc zapraszamy was 17 lutego do Warszawy, do fabryki WIS na Woli. Tak jest, zapraszamy.